Jacek to nasz klient, który od kilku miesięcy koleguje się ze swoim nowym grillem Freestylem 425 w limitowanej wersji Phantom. Ten grill znalazł się na naszej liście top 5 najlepszych grilli gazowych w roku 2023. Porozmawiamy z Jackiem dociekliwie, refleksyjnie, na pewno nie zaczepnie, po to, żebyśmy wspólnie przeszli i pokazali Wam Jacka podróż po doświadczeniach z jego pierwszym grillem gazowym w jego domu. Grillowe rewelacje, zaczynamy. Jacek, grillowe rewelacje dotarły również do Ciebie. Masz rewelacyjny grill, dużo grillujesz, uczestniczysz w warsztatach Wyższej Szkoły Grillowania, korzystasz z akcesoriów. Mógłbym to chyba sparafrazować jednym określeniem. Nasiąkłeś grillowaniem na Napoleonie i z Napoleonem. Czy ten grill spełnia Wasze oczekiwania? Tak. Tak? A co Ci się najbardziej podoba w tym konkretnym grillu? Jest to limitowana wersja Napoleona Phantom. Co się rzuca w oczy, to jego wygląd. No właśnie. Czarna wersja, bardzo nam zależało na wyglądzie. Jak widać, jest bardzo ładny. Kolejną rzeczą, na której bardzo nam zależało, to palnik do steków. Rewelacja. I to, co odróżnia bardzo tą limitowaną wersję, to również to, że tutaj mamy ruszty ze stali nierdzewnej. Pozostałe freestyle mają ruszty żeliwne. Ja bym chciał, żeby operator pokazał naszym widzom ten grill, bo to jest grill, z którego Jacek razem z rodziną korzystają od lutego. W tym momencie minęło 8 miesięcy. To nie będzie dobre słowo, ale ja byłem i jestem cały czas w szoku, jak ten grill jest zadbany i jak ten grill dobrze wygląda. Ten grill się po prostu nie starzeje. Gdybym postawił tutaj nowy grill z naszego salonu, przy Jacka grillu, pewnie byłoby mi ciężko zdecydować z odległości, który jest nowy, a który jest używany od kilku miesięcy. Gratulacje, bo grill wygląda rewelacyjnie. Dziękuję. Wybór idealnego grilla gazowego, wiem to z doświadczeń wielu moich klientów, wcale nie jest taki łatwy ze względu na ilość producentów, ilość modeli w ofercie każdego z producentów. A Ty jak doszedłeś do tego, że właśnie ten będzie najlepszy? Zgadza się. Historia zakupu mojego grilla jest dość skomplikowana i długa, ponieważ przygotowania trwały prawie rok. Wiadomo, na początku, jak to osoba, która poszukuje pierwszego grilla gazowego, zamysł był taki, żeby kupić tani grill gazowy. Tani, czyli do jakiej ceny? Początkowe myśli były takie, żeby to było 1200-1500 zł. Ale że nie jestem osobą, która szybko dokonuje wyboru, tym bardziej grilla, który troszkę kosztuje, zacząłem czytać na internecie, na grupach i szybko się zorientowałem, że taki zakup nie ma sensu. Nie ma sensu, bo gdybyśmy weszli i próbowali wejść w szczegóły, nie ma sensu ze względu na beznadziejną jakość, nie ma sensu ze względu na praktycznie niedostępną obsługę po sprzedaży, jeżeli produkt nie ma marki. I tych argumentów wspólnie wymienilibyśmy tutaj wiele. Sprowadza się to do jednego określenia. Grill gazowy, który kosztuje mniej niż 2000 zł, takiego grilla po prostu nie kupujcie. Mój wybór skłaniał się w kierunku topowej marki Weber. Jednak później odwiedziłem Wasz salon. Była to całkowicie przypadkowa wizyta, byłem w okolicy. Podczas tej wizyty zobaczyłem Webera, był to model Spirit. Kiedy porównałem ten model z modelami Napoleona, szybko zorientowałem się, że stosunek ceny do tego, co oferują firmy, nie grał w przypadku Webera. Czyli generalnie w tym przypadku i w tym konkretnym porównaniu Spirit do Freestyla zdecydowało wyposażenie. Dokładnie. Czyli w określonej cenie tu jest więcej aniżeli w przypadku Webera. To miał być od razu Phantom, czy patrzyłeś na inny model? Nie. Podczas wizyty spodobał mi się Rogue. Rogue XT. Bardzo fajny grill. Jest to, zdaje się, wyższa półka niż Freestyle. Tak jest pozycjonowane to w ofercie Napoleona i zresztą dopowiemy, bo może nie każdy
z naszych widzów będzie wiedział, Rogue XT to też jest grill, który właśnie w lewej półce ma palnik do steków. Dokładnie tak. Jednak padł wybór na Fantoma z dwóch aspektów. Mhm. Pierwszy to jest fakt, że byłem z żoną. Musi wyglądać dobrze. Musi wyglądać, dokładnie. Mhm. Drugi aspekt, do którego w zasadzie ty mnie przekonałeś, to stalowe ruszta. Mhm. Ruszta ze stali nierdzewnej, tak jak słusznie pokazałeś w sklepie, tylko naprawdę grille z wysokiej półki to mają ruszta stalowe. To prawda. Czy ten ruszt faktycznie dla ciebie jest wygodny teraz w takim codziennym użytkowaniu? Dokładnie tak. Mhm. Myślę, że jest to rewelacyjna sprawa, ponieważ jest w zasadzie bezobsługowy. Jak się edukowałeś, czyli gdzie szukałeś informacji, zanim przyjechałeś do naszego sklepu? Każdemu polecam przed zakupem troszkę poczytać. Mhm. Są bardzo dobre grupy na internecie, między innymi Grillowa Brać. Można tam wiele ciekawych rzeczy wyczytać. Jest to dobry początek do zakupu. No właśnie, Grillowa Brać, bo tam traficie na osoby, które albo tak jak Wy będą szukać swojego pierwszego grilla gazowego, albo są na drugim biegunie, czyli korzystają z grilla gazowego i tak jak Jacek dzisiaj, już od strony praktycznej mogą Wam skomentować Wasz wybór. I oczywiście wizyta w salonie. Dokładnie. Powiedziałeś to kilka zdań wcześniej, że to zdecydowało i w zasadzie to miało wpływ na Twoją decyzję. Gdyby nie wizyta w salonie, to ten wybór mógłby być inny. Dokładnie tak. Nie wyobrażam sobie kupić grilla przez internet lub nawet po otrzymaniu jakichś tam dobrych opinii, a go nie dotknąć. No właśnie. Uważam, że bardzo dobrze jest udać się do salonu, gdzie mamy grille, które możemy zobaczyć na żywo. Porównać. Dotknąć, zobaczyć jak to wygląda. Czy się nie przewracają. Dokładnie, dokładnie. I przede wszystkim porozmawiać ze specjalistą. Porozmawiać ze specjalistą i porównać swoje wyobrażenia na temat tego, co myślę sobie o grillu gazowym i zderzyć to ze perspektywą sprzedawcy. Salon, czyli najpierw internet, edukacja, a później salon i dopiero wtedy wybór. To chyba jest właściwa kolejność. Tak. Z kim montowałeś grill u Ciebie w domu? Robiłeś to sam? Ktoś Ci pomagał? Robiłem to sam. Łatwo było? Tak. Ile czasu to zajęło? Do 2 godzin. Do 2 godzin. No to bardzo precyzyjnie podszedłeś do montażu grilla, ale to dobrze. To dobrze. To jest też dobry moment w trakcie montażu grilla i polecam, żebyście to częściej robili sami, a nie sprzedawca za Was, bo to jest idealna okazja do tego, żeby się zapoznać z całą budową grilla. Montaż grilla zaczynamy od dołu, dochodzimy do góry. To jest idealny moment do tego, żeby go dobrze poznać. Pierwsze odpalenie. Co wylądowało na ruszcie? Pierwsze odpalenie tego samego dnia. Była to dość ciekawa historia, ponieważ było to w lutym. Strasznie wiał wiatr, było zimno, ale musiałem odpalić, wiadomo, nowa zabawka w domu, trzeba było wypróbować. Zrobiłeś pierwsze odpalenie zgodnie z informacjami, które otrzymałeś od nas? Oczywiście. Czyli ta metoda związana z tym, że myjemy, wypalamy i tak dalej. Tak jest. Dobrze. Jaką temperaturę ten grill osiągnął w lutym? 400 stopni było? Bez problemu. Bez problemu. A propos temperatury i grilla, Jacek używa butli firmy Green Gas. To jest ta transparentna butla, w której mamy czysty propan. I ten czysty propan również ma wpływ na to, że grill się grzeje lepiej. Czyli 400 stopni w lutym bez problemu. Jakie są Wasze wrażenia z pierwszego użycia grilla? Czyli tego momentu, kiedy położyłeś pierwsze kawałki mięsa na ruszcie i przyniosłeś ugrillowane Twojej rodzinie? Wrażenia były wspaniałe, ponieważ przesiadłem się z grilla węglowego na w końcu grill gazowy. Wszystko było dobre, wszystko było smaczne, nie było wysuszone. Co wtedy jedliście? Wtedy jedliśmy standardowo. Pierwsze odpalenie, kiełbaska, karkówka. Jak najbardziej. Korzystałeś wtedy już z palnika do steków, czy jeszcze odczekałeś? Nie, za pierwszym razem nie. Pierwszym razem nie. Czyli karkówka, kiełbasa na ruszcie, to Wam zajęło pewnie dosłownie kilkanaście minut i już było grillowane. Dokładnie. I zwróćmy tutaj uwagę na wygodę korzystania z grilla gazowego. Czyli grill rozpaliłeś, po 10 minutach położyłeś na ruszcie jedzenie, po 15 minutach, czyli razem po 25 minutach mogłeś skończyć grillowanie. Dokładnie. Na grillu węglowym zajęłoby to Wam pewnie około 20 minut więcej, bo tyle czasu potrzeba na to, żeby węgiel lub brykiet mogły się rozgrzać.
Rodzina powiedziała, że smaczne? Dokładnie. I to, co powiedziałeś, moim zdaniem to jest główna zaleta grilli gazowych. Nie trzeba się przygotowywać godzinami do grilla, rozpalać, grill się pali za bardzo, za mało, nigdy nie jest doskonale. To jest główna zaleta. I później szybko go można wyłączyć. Kończymy grillować, nie wygaszam grilla, wyłączam, zamykam pokrywę, jeżeli mam pokrowiec, zakładam pokrowiec. Tak można grillować. Zgadza się. Rady i triki, takie rzeczy, które są Twoje i chciałbyś się nimi podzielić z naszymi widzami? Jest to grill czteropalnikowy. Mhm. Umożliwia to grillowanie pośrednie. Właśnie. Moim zdaniem jest to bardzo dobra funkcja, ponieważ możemy złapać ładną strukturę mięsa w początkowej fazie, a później przełożyć sobie do tej strefy pośredniej i tam odstawić, żeby się to dopiekło. Czyli gdyby miał się trochę porządzić, po tej stronie masz temperaturę wysoką, po drugiej stronie robisz sobie temperaturę niską i dzięki temu uzyskujesz efekt szybkiej karmelizacji mięsa, a tutaj sobie to mięsko ładnie dochodzi. Zgadza się. Bo grillowanie pośrednie to też jest ta metoda, która pozwala Ci wykorzystać grill w ten sposób, że włączasz sobie, nawet włączyłem, palniki na minimum, tę strefę zostawiasz wolną od temperatury i tu możesz robić na ruszcie duży kawał mięsa. Czyli tak się dobrze robi żeberka, pieczeń albo kurczaka. Ale to mi się bardzo podoba i to jest właśnie Twoje doświadczenie. Dzielimy sobie cały rusz na dwie strefy temperatur, żeby nie palić jedzenia, tylko je ładnie grillować. Wyłączę. W Twoim grillu jest najlepszy palnik do steków, czyli Sizzle Zone, który daje bardzo szybko temperaturę na ruszcie dochodzącą do 800 stopni Celsjusza. Widzę, że z tego korzystacie. Co robicie na palniku do steków? Głównie steki. Jak sama nazwa mówi, dużo pieczemy steków, grillujemy steki, również burgery. Mhm. Burger wydaje mi się bardzo fajne danie, często korzystamy. To są gotowe burgery? Robisz sam mięso, czy kupujesz różnie, gotowe? Różnie. Czasami robimy, jeżeli mamy czas, czasami kupuję gotowe. Grill tak naprawdę służy nam jako kuchnia, można powiedzieć, dlatego często używam go spontanicznie. Wracamy z pracy, żona będzie później lub żona nie może przygotować czegoś, pisze do mnie, ugrillujesz coś. Mówię, ok, robimy burgery. Jak ja to dobrze znam, jest bardzo szybko i łatwo, dostajesz temperaturę i w wygodny sposób można zrobić naprawdę urozmaicone danie, o wiele lepiej i łatwiej niż w kuchni. Czyli nie ma problemu z tym, że burger tutaj przelatuje? Nie ma. Działa. Jeszcze jedna rzecz, o której też wspomnę, bo był to jeden z głównych czynników do wyboru grilla, jest to backup odnośnie prądu. Cały nasz dom jest zasilany prądem i zależało mi, żeby mieć backup w razie braku prądu. Oczywiście. Ponieważ można tutaj też ugotować w garnku wszystko. Bardzo praktycznie. Ten grill również wyróżnia się tym, że jako jedyny freestyle oferuje ten górny ruszt multifunkcyjny. Przydaje się to u Ciebie w domu? Tak, tak. Przy zakupie byłem w ogóle zachwycony. Pierwszy raz widziałem w takiej formie rusz górny. W formie płyty przeważnie są jakieś tam cienkie druty, które średnio wyglądają. Tutaj ta płyta mnie urzekła. Kawał stalowej płyty. Naprawdę kawał. Bardzo przydatna rzecz. Jeżeli potrzebujemy coś odłożyć, mamy gotowe, żeby sobie odpoczywało, nie wystygło. Ale też do wykorzystania rzeczy, które łatwo się przypiekają, które można łatwo przypalić. Na przykład tutaj robię na tym ruszcie grzanki dla dzieci. Robię z tostowego chleba, także łatwo łapią ogień. Robię na górnym ruszcie, są idealne. Jest on multifunkcyjny. Ciekawe są tutaj te uchwyty na podłudzia. Nie spadają? Nie spadają, bardzo dobrze się trzymają. Dzieci uwielbiają. Świetna sprawa. Super. Jest na Twoim ruszcie od samego początku płyta żeliwna. Porozmawiajmy chwilę o akcesoriach. Twoje ulubione akcesoria, te, z których korzystasz przy tym grillu? Dobrze powiedziałaś, płyta. Jest to według mnie must have. Bardzo dobra rzecz. Nie wyobrażam sobie grillowania bez płyty. Można na niej zrobić wiele rzeczy. Co najczęściej robicie? Najczęściej warzywa. Warzywa. Warzywa, nieodłączny element każdego grilla. Ale bardzo różne rzeczy.
Płyta teraz... też się dobrze sprawdza, przepraszam, do burgerów. Do burgerów, zwłaszcza tak. Wtedy, kiedy ciasto nie jest zwarte na płycie żeliwnej. Tak jest, masz burgery. Również, masz burgery. Właśnie. Widzę, że w Twoim przyborniku do grillowania są również szczypce, jest łopatka i szczotka do grilla. I tutaj chciałem Jacka pochwalić za tę konkretną szczotkę do grilla. To jest szczotka Napoleona. Długi włos, na tyle wysoki, że spokojnie obejmuje cały ruszt. No i na pewno taką szczotką, oprócz tego, że bardzo wygodnie, to dosyć szybko się taki ruszt w grillu czyści. Twoje sposoby na czyszczenie grilla, bo wbrew pozorom to nie jest łatwy grill w utrzymaniu czystości. Phantom, mamy tutaj czarny mat na panelu sterowania, na półkach bocznych. Jak czyścisz grill w środku, jak czyścisz grill na zewnątrz? Wspomniałeś o czarnym kolorze. Właśnie to były moje obawy. Kiedy kupowałem grill, żonie podobał się czarny kolor, wiadomo, wizual. Ja się obawiałem tego czarnego, ale niesłusznie, jak się okazało po czasie, ponieważ nie jest tak ciężko utrzymać go w czystości. Nie będę tutaj opowiadał, że on wygląda tak zawsze i przed chwilą grillowałem na nim, ale nie jest źle. Jak to wygląda w środku? Może od tego zacznijmy, bo tak. Ruszt stalowy, jak sobie z nim radzisz? Generalnie po każdym grillowaniu standardowo. Szczotka i wypalenie, nic więcej. I tak parę cykli grillowania robię tylko to, zewnątrz, płyn, z płynem do mycia naczyń i to wszystko. Na zewnątrz naprawdę? Tylko i wyłącznie szmatka i płyn do naczyń i woda? Dokładnie. I to wystarcza? Dokładnie. Nigdy nie używaj żadnej chemii? Nie. Jestem pod wrażeniem, zobaczcie, gdybyście się mieli okazję na żywo przyjrzeć temu grillowi, ten grill jest u Jacka cały sezon, teraz mamy październik, chociaż może trudno w to uwierzyć, patrząc na to, jak jesteśmy ubrani, czyli 8 miesięcy grillowania. Jacek mówił wcześniej, że tych butli zużył w grillu 3 w tym momencie, tak, więc to jest dużo. Grill wygląda rewelacyjnie, jest czyściutki, jest zadbany, naprawdę jest to możliwe i w dodatku przez większość czasu pod Twoim tarasem, który jest zadaszony, grill stoi nieprzykryty pokrowcem. Tak jest, pokrowca używam głównie w zimie. Phantom, polecamy Wam, rewelacja. Powoli zbliżamy się do końca materiału i do końca naszego spotkania. Taka krótka synteza. Jak oceniasz swój grill i czy poleciłbyś go kolejnym użytkownikom? Generalnie dla mnie to jest piątka. W skali do 6, w skali szkolnej. Dla mnie jest to piątka, może jest to pierwszy grill, dlatego tak wysoka ocena, ale miałem też przyjemność u Was na warsztatach grillować na Prestiżu. Właśnie. Dużo, całkiem inna półka, całkiem inna klasa. Ja na ten moment nie widzę wielkich różnic, choćby nawet wspomniane ruszty też są stalowe. Na pewno dużo do odkrycia na tym grillu przede mną, więc w tym momencie nie potrzebuję innego grilla, nie widzę innego grilla, bo mam dużo do odkrycia. Wiadomo, tego czasu zawsze gdzieś tam brakuje, ale mam nadzieję, że w przyszłości przetestuję wszystko to, co chciałem i będziemy dalej decydować, czy zostaje freestyle, czy być może to będzie inny grill. Dokładnie. Jacek, dziękuję Ci bardzo za zaangażowanie, za czas, za to, że chciałeś się podzielić z naszymi widzami swoim doświadczeniem. Złota koperta to nieodłączny element grillowych rewelacji. Niestety, tym samym zobowiązuje Cię do zachowania poufności. Nikt Cię nigdy nie może dowiedzieć, co było w tej złotej kopercie. Moje krótkie podsumowanie. Kroki trzeba stawiać odważnie. To chyba było w jakiejś piosence, tak szybko to do mnie przyszło. Chodzi mi o to, że grill musi mieć dobrą jakość, musi dobrze wyglądać i być dobrze wyposażony. Kupujcie raz, a konkretnie, tak jak to zrobił Jacek. Małe postscriptum. Na ostatniej gali firmy Napoleon dostaliśmy wyróżnienie dla najlepszego sklepu w roku 2023. Dziękujemy i do zobaczenia z Wami jak najszybciej. Cześć.